co robi narcyz cały czas. Narcyz cały czas wymyśla różnego rodzaju wymówki, usprawiedliwienia, wymyśla powody, dlaczego nie może być na czas, dlaczego nie może się wcale pojawić, dlaczego nie mógł odebrać, oddzwonić, odpisać. Zawsze są jakieś wymówki. Niezależnie od tych wymówek, narcyz odgrywa rolę tego, który niby jest po twojej stronie. Dlatego jest to tak wiarygodne. Od narcyza usłyszysz, że możesz na niego liczyć, żebyś dzwonił wtedy, kiedy potrzebujesz. Lecz gdy przychodzi co do czego, to narcyz nie reaguje, nie odpisuje, nie oddzwania. Narcyz cię ignoruje, stosuje ghosting. Wraca zwykle z szeregiem usprawiedliwień, wymówek lub też wraca, gdy sam czegoś potrzebuje. Zupełnie tak, jakby nic wcześniej się nie stało. Narcyz miał dużo pracy, był chory, popsuł mu się samochód. Już narcyz wymyśli coś takiego, by z tego wyjść, byś uwierzył w jego wersję. Narcyz jest tchórzem, który nie może ci powiedzieć wprost, ponieważ obawia się tego, jak źle by wypadł. A co najgorsze, sam wtedy miałby o sobie takie zdanie. Jeśli z kolei ty mu powiesz, że wiesz doskonale, co robi, to usłyszysz, że oszalałeś. Narcyz używa na okrągło wymówek, by uniknąć odpowiedzialności, by uniknąć realizacji tego, o czym mówił.